Cześć, dziś pokażę Wam, jak przygotować prostą, pyszną, tradycyjną, jarzynową sałatkę. A więc do dzieła. Do garnka wrzucam warzywa, seler, kilka ziemniaków, całą listę składników znajdziecie w opisie filmu, kilka marchewek i pietruszki, korzeń pietruszki. I gotujemy do miękkości, ale nie tak, żeby się rozpadało. To musi być delikatnie al dente. W osobnym garnku gotuję jajka. Jajka oczywiście gotujemy na twardo. Ugotowane i przestygnięte warzywa musimy teraz obrać. To jest najbardziej żmudna robota. Warzywa obrane. Teraz obierzemy szybciutko jajka i zaczniemy kroić. No i wszystko mamy gotowe. Jajka obrane, warzywa również obrane, więc możemy zacząć kroić. Słuchajcie, ja kroić będę nożem. Ja wiem, są różne urządzenia, sitka, siteczki, krateczki. Ja kroję nożem. Wtedy czuję, że robiłem sałatkę. Warzywa, które gotowaliśmy, mam pokrojone. Teraz pokroję jedno jabłko w kostkę. Ja wiem, niektórzy dodają jabłka, niektórzy nie. Ja lubię, jak coś tak delikatnie chrupnie. Jabłko wkrojone, teraz czas na ogórki kiszone. Niektórzy również robią z korniszonami. Ja uwielbiam tradycyjną sałatkę z kiszonymi. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Przepyszna. Gotowe i przekładamy do wszystkich warzyw. Ostatnie do pokrojenia, co nam zostało, to jajka. I tu przydałoby się to, wiecie, takie okrągłe siteczko, ale niestety nie posiadam. Najgorsze jest za nami. Teraz dokładam kukurydzę z puszki i groszek konserwowy. To jest groszek konserwowy mrożony, ale wcześniej był blanszowany. Widzicie, jaki piękny? Przyprawiał będę majonezem kieleckim, takim bez konserwantów, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Do tego dokładam dwie łyżki ostrej musztardy. Oczywiście sól, tylko pamiętajmy, że ogórki kiszone są słone. I świeżo roztarty czarny pieprz. Wymieszajmy. I ona, jak sobie postoi 2-3 godziny, ona wtedy będzie najlepsza. A w ogóle, jak postoi całą noc w lodówce, to już w ogóle będzie petardina. A więc możemy spróbować. Uwielbiam sałatki warzywne. No a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.